Dzisiaj kultura wysoka. Jak traktujesz teatr i komedię w teatrze? To jest moment rozrywki, moment oderwania się, czysty relaks? Czy może przychodzisz tu po fajną sztukę, fajną grę aktorską, czy po prostu zobaczyć znajomych? Zawsze wybieram każdą sztukę pod kątem, kto ją produkuje, kto w niej gra, ponieważ tutaj produkuje ją mój przyjaciel i grają fajni aktorzy, więc stwierdziłem, że na pewno musi być dobra. Czy komedia? Średnio lubię komedię w teatrze, ale czasami warto się oderwać, zamiast siedzieć przed jakąś głupią komedią w telewizji lub też w kinie, warto się wybrać do teatru. Mieliśmy okazję porozmawiać w Cannes, ale zapytam Cię jako fana motoryzacji, oko Ci zbielało parę razy, czy nie? Oczywiście, wiesz, no, jak zobaczyłem lepsze modele Ferrari od moich, od razu postanowiłem kupić ten najnowszy model. Wiesz, jak patrzyłem na te wszystkie Lamborghini, to trochę taka lekka zazdrość to była. Więc myślę, że tak, czas chyba już na zmianę, aby trochę dorównać tym skan. Nie, żartuję, wiesz, ja nie mam absolutnie żadnego parcia. Fajnie jeździ dobrymi samochodami, ale gdybyś dał mi malucha starego, też bym dał radę. Leo wpada na rewizytę? Mam nadzieję. Na razie negocjujemy tutaj datę. O, to jest bardzo dobra wiadomość.